Cześć, dzień dobry. Nazywam się Józef Kącki i witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Leaders Island z warsztatu lidera. W tym programie razem z zaproszonymi mentorami dzielę się wiedzą i praktycznymi wskazówkami, jak być lepszym liderem dla swoich współpracowników. Jeśli jesteś liderem lub menedżerem, który chce się rozwijać, korzystać z doświadczeń innych praktyków i w ten sposób szlifować swoje umiejętności, zapraszam do warsztatu. Ten program jest zdecydowanie dla Ciebie. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w 8. odcinku audycji z warsztatu menedżera. Na początku zaznaczę, że jeżeli podoba się Wam ten odcinek, będę bardzo wdzięczny za zostawienie oceny w iTunes. Liczy się każda gwiazdka i w ten sposób możecie się przyczynić do większej popularności podcastu. Informacje, jak wystawić opinię, znajdziecie w komentarzu do tego odcinka. Ten odcinek audycji jest poświęcony odpowiedzialności menedżerskiej. Temat nie wziął się oczywiście przez przypadek. Dzisiaj moim gościem jest Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu ANG Spółdzielni związanej z branżą finansową. To także założyciel fundacji Będę Kim Zechcę. Artur jest zaangażowany w wiele projektów społecznych, w tym w koalicję Prezesi Wolontariusze oraz projekt nieodpowiedzialni.pl, Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan. Jest wielkim zwolennikiem spółdzielczości. Witam Cię, cześć Artur. Cześć. Przedstaw się proszę szerzej naszym słuchaczom w kontekście menedżerskim, biznesowym. No w zasadzie powiedziałeś już tak dużo, że wydaje mi się, że więcej mogło być już na słuchaczy nudzące. No, wielka skromność bije przez te słowa, dlatego że na przykład nie powiedziałem, że firmy, które współtworzysz, osiągają czy otrzymują bardzo wiele nagród takich, myślę, cennych, jak Pracodawca Roku, jak Gazele Biznesu, czy firma etyczna. Etyczna firma 2015, 2016, 2017. Więc dodaj proszę trochę od siebie. Tak, znaczy pewnie gdybyśmy byli teraz w telewizji, to było widać, że jestem za rumieniony, tak, zawstydzony jestem. Rzeczywiście jest tak, że to, co robimy od kilku lat, a staramy się robić rzeczy bardzo ideowe i łączyć pragmatyczny biznes, który jest rentowny z jakąś rolą społeczną tego biznesu, jest też doceniany i żniwo tych nagród, o których powiedziałeś teraz, jest właśnie konsekwencją tego, że chyba innym też się podoba to, co robimy. No, co jest ogromnie ważne, tak naprawdę lubimy być doceniani za to, co robimy, a też ważne jest dla naszych współpracowników. Mamy kilkaset osób, które z nami współpracuje i nasze koleżanki i koledzy też się cieszą, jeżeli to, co firma robi, której oni się czują częścią, jest doceniane też przez innych. Ten wątek społeczny jest właściwie bardzo wyraźny w Twoim przypadku, bo grupa ANG, którą współtworzysz, składa się z spółki ANG, ANG Biznes, Finamiki, Kundi, Black Rose Finance, ale także z fundacji Będę Kim Zechcę i nieodpowiedzialni.pl. Więc zacznijmy, Artur, od takiego pytania. Dlaczego robisz to, co robisz? Szerokie, filozoficzne pytanie. No, z jednej strony zwykle mam odpowiedź na takie pytanie, ale za każdym razem się zastanawiam, czy takim sensie ta odpowiedź wydaje oczywista. Biorąc pod uwagę to, że ja będę miał za kilka dni, będę miał 50 lat, w związku z tym to jest taki moment w życiu, kiedy w zasadzie umiem znajdywać odpowiedzi na pytania, które sobie stawiam, tak? Ale no, po tak postawionym pytaniu zawsze się zastanowię. Tak? Ja myślę, że no bo też nie jest tak, że zawsze tak podchodziłem do biznesu. Znaczy, przez lata pracowałem w korporacjach, pracowałem w bankach i pewnie byłem zupełnie takim klasycznym menadżerem, też członkiem zarządu kiedyś banku i poza efektywnością, rozwojem, sprzedażą. Pewnie specjalnie się nie zastanawiałem nad innymi rzeczami. Gdzieś ten taki moment się pojawił. Jakiejś takiej refleksji nad tym, co jest ważne. A teraz może trochę zabrzmi to oczywiście bardzo tak trochę górnolotnie, ale taka refleksja, co jest ważne w życiu i w pracy. I ta refleksja poprowadziła mnie w stronę
takiego myślenia, że no, biznes to nie jest tylko zarabianie pieniędzy, to jest coś więcej. I to poszukiwanie tego coś więcej doprowadziło do tego, że mamy rozliczność tych projektów, o których powiedziałeś dzisiaj. W tym niestety ta część społeczna ma bardzo dużą część, znaczy dużą część naszych zasobów zabiera. Czasami moi współpracownicy się denerwują na mnie, że tak rozliczne aktywności mamy społeczne i czasem zapominamy o tym, że jesteśmy organizacją biznesową, która ma też się rozwijać biznesowo i zarabiać pieniądze. Ale gdzieś tam przywracamy się do porządku i staramy się tę równowagę zachować i rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie ta wrażliwość na inne sprawy się pojawiła i jest to pewnie jakiś wynik jakiegoś takiego dojrzewania ludzkiego. Każdy z nas ma taką swoją drogę do budowania tego, co jest ważne i gdzieś tam sobie uświadomimy w pewnym momencie, że frajda jest właśnie w tym połączeniu biznesu, który jest efektywny, a jednocześnie realizuje pewną swoją rolę społeczną i ma gdzieś w głowie cały czas myślenie o dobru wspólnym. To dobro wspólne jest czymś, co bardzo często się przejawia w takim naszym słowniku. Masz na swoim koncie nagrodę, osobiste wyróżnienie Człowiek, który zmienia biznes, nadaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To jest o tyle ciekawe, że dla mnie jesteś uosobieniem branży finansowej, tu będąc trochę adwokatem diabła, branży finansowej, która jawi się lub często jest pokazywana jako siedlisko wszelkiego zła, które w świecie kapitalistycznym, czy właściwie który świat kapitalistyczny nam zgotował. Więc ten wątek taki mocno społeczny, o którym mówisz, nie jest taki oczywisty w twoim środowisku, tak myślę. Na wszystkim to jest tak, że ja bardzo się cieszę z tej nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aczkolwiek ja osobiście nie lubię osobistych nagród. Znaczy nie lubię takich wyróżnień, które są, ktoś tam jest, nie wiem, wizjonerem zmieniającym coś. Między innymi właśnie kwestia wieku powoduje to, że umiem te jakieś tam resztki pokory sobie tam gdzieś wyszukać i bardzo tego ostrożnie podchodzę. Raczej traktuję to w ten sposób, że taka osobista nagroda jest wyrazem uznania dla tego, co robimy jako organizacja, jako społeczność. Tak się akurat złożyło, że wyróżniono mnie, ale to jest taka nagroda wspólna. Natomiast rzeczywiście branża finansowa. Ja w ogóle miałem być lekarzem, że to jest takie moje jedno z największych niezrealizowanych marzeń i pewne takie rzeczy, które ja uważam, że nie powinno się żałować niedokonanych rzeczy, czy nie ma tego złego, co by dobre nie wyszło i jakiś tam los nami kieruje i czasem po prostu tak ma być, natomiast rzeczą, której zdecydowanie czasem gdzieś tam śni mi się, że chciałbym robić, to chciałbym być lekarzem. I myślę, że biorąc pod uwagę jakby moją takie myślenie o świecie i sposób wartościowania pewnych rzeczy, to pewnie prawdopodobnie byłbym niezłym lekarzem. Takim pewnie wkurzającym w ogóle środowisko, bo walczącym o coś. A w ogóle po pierwszym dyplomie to jestem ogrodnikiem. Jestem specjalistą od wiśni własnokorzeniowych. Znaczy, pracę dyplomową robiłem, badałem różnice w plenności między wiśniami na własnym korzeniu, a wiśniami na cudzym korzeniu, co wykorzystywały z radością moje koleżanki na studiach, śmiejąc się ze mną, że uprawiam wiśnie na własnym korzeniu. Ale się złożyło tak, że wylądowałem w bankowości w latach 90. i to jeszcze w czasach bankowości, kiedy ona rzeczywiście była taka bardzo służąca ludziom i mało skomercjalizowana i mało nastawiona na efektywność sprzedażową. Niestety branża finansowa z czasem stała się branżą bardzo zepsutą, to może jest niewłaściwe słowo, ale taką jakby bardzo zapomniała o tym, po co jest. Znaczy, są pewne zawody i zajęcia, które mają ważną rolę społeczną. Znaczy, jeżeli myślimy o lekarzu, to nie myślimy o człowieku, który zostaje lekarzem z tego powodu, że chce zarabiać więcej pieniędzy, albo mieć piękny dom, albo osiągnąć sukces materialny, tylko sobie wyobrażamy, że to jest ktoś, kto jest ideowym człowiekiem i postanowił być lekarzem, żeby służyć ludziom, żeby czynić świat lepszym. I są takie zajęcia, które mają jakby szczególną właśnie rolę społeczną. To są prawnicy, to są żołnierze, to są notariusze w takim sensie, że oczekujemy od nich czegoś. Między innymi oczekujemy od nich tego, że możemy im zaufać. Znaczy, to są zawody, które wymagają zaufania. Jeżeli idziesz do banku czy do towarzystwa ubezpieczeniowego, to chcesz być pewien tego, że to, co tam podpisujesz, jest dla ciebie dobre. Znaczy,
Teoretycznie powinieneś pójść do banku, podpisać umowę kredytową i nie czytając. Nikogo nie namawiam do nieczytania umów kredytowych. Oczywiście trzeba być świadomym człowiekiem, czytać, co się podpisuje. Natomiast taki jest oczekiwany poziom zaufania. Znaczy, biorąc jeszcze pod uwagę to, że świat finansowy jest światem skomplikowanym i on jest dla większości ludzi, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie, niezrozumiały. Znaczy, produkty finansowe są skomplikowane, są złożone. One są bardzo często niezrozumiałe dla tych, którzy je sprzedają. Dla tych, którzy je tworzą. W związku z tym, a cóż mówić jeszcze o ludziach? A jeszcze do tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że poziom wiedzy ekonomicznej jest bardzo mizerny, jeżeli większość Polaków ma problem, żeby policzyć lokaty, odsetki od lokaty, czyli wyjątkowo prostą rzecz. Więc jakby ta komplikacja produktów finansowych powoduje to, że to zaufanie jest kluczowe. Niestety złożyło się tak, co ten kryzys w 2008 roku tak bardzo dobitnie pokazał, że branża finansowa oderwała się od rzeczywistości, zaczęła jakby tworzyć coś, co służy tylko jej, a przestała służyć ludziom, czyli zaczęła tworzyć produkty, które są efektywne i korzystne dla branży finansowej, ale nie realizują potrzeb ludzi. To kluczowe w branży finansowej jest takie podejście, które mówi, że żebyśmy się zachowali zgodnie z naszą jakby taką tożsamością i tymi powinnościami, to musimy pilnować czterech rzeczy. Czyli po pierwsze musimy sprzedawać ludziom to, co potrzebują. To jest takie, wydaje się, oczywiste, a ponieważ sobie zajrzysz w głowę i pomyślisz sobie o różnych produktach finansowych, które dziś znasz. Tak, nie nawet kojarzą mi się z tą zasadą, raczej z sprzedażą rzeczy, których kompletnie nie potrzebuję, no, ale są potrzebne do zrealizowania w wyniku sprzedaży. No właśnie, pewnie gdzieś tam odnajdziesz w pamięci, że miałeś jakieś ubezpieczenie pod kartą, a w ogóle nawet nie wiedziałeś o tym. Dokładnie. Jak wiedziałeś, to się okazało, że to jest zupełnie niepotrzebne, albo jakieś ubezpieczenie, które tak naprawdę nie realizuje tej twojej potrzeby. Drugą rzeczą ważną, której musimy pamiętać, to jest to, żeby to, co sprzedajemy, żeby ludzie rozumieli. Mhm. Czyli produkt finansowy ludzie rozumieją. No i rzeczywistość jest taka, że zrobiliśmy w ubiegłym roku jesienią z panią profesor Dominiką Mezon badania naszego projektu, o którym wspomniałeś, czyli nieodpowiedzialni.pl, i badaliśmy tam różne aspekty zachowań konsumenckich. No i między innymi się okazało, że tam 40% badanych, badanie było na grupie reprezentatywnej, w związku z tym jest to wiarygodne badanie, to badanie pokazało, że te 40% osób nie rozumie albo prawie nie rozumie umów bankowo-ubezpieczeniowych. Mimo wszystko je podpisują, w związku z tym jakie to jest ważne. Czyli mówimy o przypadkach, że ktoś podpisuje zobowiązanie w setkach tysiącach złotych na kilkadziesiąt lat, nie na to przy kredycie hipotecznym, i nie wie tak naprawdę, co tam się dzieje. Zresztą wyobraź sobie taki scenariusz, że postanawiasz się ubezpieczyć na bardzo wysoką kwotę po to, żeby gdyby coś się tobie stało, to żeby twoja rodzina była bezpieczna. Jak ważne jest to, żeby ten produkt rzeczywiście spełnił tę potrzebę, czyli jeżeli to nieszczęście się wydarzy, żeby twoja rodzina była bezpieczna. Całkiem niedawno przechodziłem przez ten proces, no właśnie, proces selekcji. No i wyobraź sobie tam taki zapis, że nie, powiedzmy, że chodzisz po górach i nie dostrzegłeś tego, że tam jest napisane, że wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa w przypadku na przykład wejścia w góry wyżej niż 3,5 tysiąca metrów na przykład. W związku z tym, jak to jest ważne. Trzecim aspektem, na który musimy zwrócić uwagę, to jest to, żeby ludzi było stać na te produkty. Znaczy musimy dopasować produkt do kondycji finansowej, czyli to jest taki przykład, kiedy musimy zwrócić uwagę, czy ktoś, kto bierze pożyczkę, stać go na spłatę tych rat. Jak myślę stać, to w takim sensie, że spłaty raty nie powodują dyskomfortu jego życia, czyli nie ograniczają, nie osłabiają kondycji jego życia. To jest bardzo wyraźne w przypadku osób starszych. Seniorzy są znakomitymi klientami branży finansowej, dlatego że są bardzo odpowiedzialni. Chciałem powiedzieć, że my jako starsi ludzie stajemy się coraz bardziej odpowiedzialni. Nie wiem jeszcze. Na razie mam 50 lat, w związku z tym uważam siebie za człowieka młodego. Zresztą podobno teraz definicja WHO jest taka, że do 65 roku życia to jest dojrzała młodość. Poza tym podobno młodość to stan umysłu. Tak. Więc starsi ludzie świetnie spłacają, co wynika z odpowiedzialności, ale często spłacają kosztem jakby godności swojego życia, czyli nie kupią jedzenia,
nie kupią leków po to, żeby spłacić. W związku z tym sam fakt, że ktoś spłaca, nie oznacza, że dopasowaliśmy produkt. No i czwartym elementem, który jest bardzo ważny tak naprawdę, to jest bardzo subiektywny i wymaga takiego naszego własnego zdefiniowania tego, to jest za godziwą cenę. Znaczy, ta godziwa cena to powinien najłatwiej sobie wyobrazić do dzisiaj funkcjonujące tu i ówdzie pożyczki gotówkowe, które są nazywane kategorią pożyczek lichwiarskich, gdzie ta roczna rzeczywista stopa oprocentowania dochodzi, no powiedzmy, do 1000%. W związku z tym, no ta godziwość ceny tak naprawdę też musimy ten umiar znaleźć tak naprawdę. Więc sam fakt, że ktoś chce kupić produkt, nie oznacza, że możemy tą dowolną cenę ustawić. Co w przypadku produktów finansowych, jak pewnie wiesz, ludzie często mają taką determinację, bo coś się dzieje w życiu, są w stanie zapłacić każdą cenę za produkt finansowy. Albo jest tak, że ta potrzeba posiadania przedmiotu jest tak silna, że jesteśmy w stanie zaakceptować bardzo wysoką cenę i branża tego nie może wykorzystywać. Znaczy fakt, że ktoś jest gotów zapłacić wysoką cenę za produkt finansowy, nie oznacza, że musimy to robić. I te cztery elementy, jeżeli je pilnujemy, no to wtedy mówimy o odpowiedzialnej sprzedaży. Wtedy realizujemy tą swoją służebną rolę. I tak naprawdę to chodzi to myślenie o takim właśnie służeniu, że biznes musi służyć ludziom albo środowisku, znaczy musi służyć interesariuszom. Nie zakłada się firmie po to, żeby zarabiać pieniądze. Znaczy to brzmi oczywiście naiwnie, tak to co powiedziałem teraz, ale tak rzeczywiście jest. Znaczy jeżeli zakładamy firmę, to myślimy, co my chcemy zrobić, znaczy, co chcemy zrealizować, znaczy jaką potrzebę chcemy zrealizować. Znaczy to pytanie gdzieś tam z książek, dlaczego? No to jest bardzo fundamentalne tak naprawdę. I to dlaczego to nie jest po to, żeby zarobić pieniądze. No powiedziałeś kilka ciekawych rzeczy. Powiedziałeś słowo klucz, czyli odpowiedzialność, słowo klucz, czyli zaufanie i to, że był taki czas, kiedy branża finansowa służyła ludziom. Zakładam, że teraz trochę mniej służy, takie jest też moje jakby doświadczenie. I tak sobie myślę, że Artur, to się z niczego nie wzięło. To znaczy ktoś musiał stworzyć ten system, który dzisiaj funkcjonuje, który jest tak źle, powiedzmy, etycznie oceniany. Dlatego, że jak wspomniałeś o firmach ubezpieczeniowych na życie, ostatnio właśnie wybierałem taką policę dla siebie i to było dla mnie w sumie nie zaskoczeniem, że większość firm, ofert, które dostawałem, konsultantów, którzy do mnie przychodzili, mimo że chciałem po prostu ubezpieczenia na życie, cały czas oferowali mi produkty powiązane z inwestycjami, z funduszami i tak dalej. Ja chciałem sensowne, proste ubezpieczenie na życie, także na wypadek podróży w górach powyżej 3000 metrów, ale tym nikt nie był zainteresowany. Więc wracam do pytania, że ktoś ten świat ułożył i ustawił tak, jak on wygląda. I przypominaj mi się moje studia MBA i taka refleksja, którą bardzo szybko, w sumie smutna, powziąłem, przechodząc przez kolejne przedmioty na tych studiach. Ja pamiętam, że jakakolwiek książka, czy to był Strategic Finance, czy Rozwój Ludzi, czy Systemy Organizacyjne, jakąkolwiek książkę na tych studiach otwarłem, to były mądre angielskie książki, praktycznie miały jedną wspólną cechę. One wszystkie zaczynały się od takiej złotej sentencji, którą nam jako studentom elitarnych studiów biznesowych jakby wprowadzano do głowy. I ta sentencja brzmiała tak. Celem nadrzędnym firmy, spółki w systemie kapitalistycznym jest maksymalizowanie zysków. Kropka. Ludzie od lat, menedżerowie od lat są, byli przynajmniej kształtowani w takim podejściu i trzeba bardzo dużej dojrzałości, żeby będąc jako menadżer, który odpowiada na przykład za sprzedaż, w punkcie, w którym wiesz, tak jak powiedziałeś, że klient jest w stanie zapłacić więcej, jest w stanie nawet zrobić sobie krzywdę, ale wydać te pieniądze, ponieważ choćby pożądanie jest na tak wysokim poziomie, że on to zrobi, trzeba być bardzo odważnym, a przede wszystkim odpowiedzialnym, żeby nie przekroczyć tej granicy. To nie jest oczywiste, prawda? To jest trudne pytanie tak naprawdę, dlatego że to jest konsekwencja modelu ekonomicznego, w którym zostaliśmy jakby wychowani, czy w takim sensie, nie, może jeszcze, ja jestem jeszcze z czasów, kiedy jeszcze byłem wychowywany w starym modelu, przed 89, który był zupełnie inny, ale rzeczywiście nazwijmy to takim, ta neoliberalna ekonomia i taka rzeczywiście, że celem biznesu jest biznes, tak, i zarabianie pieniędzy i w tym systemie wartości oczywiście zysk, sukces, materializm, to jest cały czas, to się
to jest podstawą w ogóle prowadzenia biznesu. Natomiast jest coraz więcej wątpliwości w ogóle, w takim sensie, że te wątpliwości nie tylko są u lewicowo myślących przedsiębiorców, tak, ale to naczelnym tematem w Davos ostatnim i poprzednim zresztą też, to było rozwarstwienie ekonomiczne. 1% ludzi będzie miał za chwilę więcej niż 99% pozostałych. To rozwarstwienie ekonomiczne, za którym już podąża rozwarstwienie intelektualne, w takim sensie, że garstka ludzi będzie miała wiedzę, umiejętności, kompetencje, rozumienia świata niedostępna dla innych. W takim sensie świat się na tyle komplikuje, że mamy coraz większy problem z rozumieniem tego, co jest dookoła. W związku z tym będzie grupa ludzi, którzy rzeczywiście trochę marzą ten dusz. Media społecznościowe typu Facebook, Twitter, zresztą te ostatnie sensacje polegające na tym, że jako użytkownicy jesteśmy manipulowani tak naprawdę. To jest bardzo poważne zagrożenie, że go dołożymy. Jeszcze rozwarstwienie zdrowotne, które nas czeka, czyli bogaci będą żyli, nie wiem, 110 lat, a biedniejsi będą żyli 70, w związku z tym. Więc jakby coraz więcej wątpliwości jest wokół tego, czy obecny model ekonomiczny rzeczywiście jest w stanie sprostać oczekiwaniom świata. Jasne jest tak, że na razie nie wymyślono lepszego modelu, więc nie chodzi o to, żeby jakby zabić obecny model ekonomiczny, tylko w takim sensie, żeby go korygować. To korygowanie to jest między innymi takie uwrażliwienie biznesu na sprawy wspólne, czyli włączmy biznes w rozwiązywanie różnych problemów społecznych, środowiskowych. To już jest takie myślenie, że to jest trochę tak, czytałem ostatnio, co mi się ogromnie podoba w ogóle, bo ja podobnie myślę, że dzisiaj biznes potrzebuje bardziej w środku filozofów niż absolwentów MBA, bez urazy. Tak? To jest taki profesor Badaroku na Harvardzie, który mówi, nie wysyłajmy liderów na studia MBA, wysyłajmy na studia literatury. On przez to jakby mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, że w literaturze mamy mnóstwo gotowych rozwiązań, takich przykładów czy propozycji, jak sobie radzić z rzeczywistymi problemami w zarządzaniu czy w biznesie. Ale też chodzi o to, w ten sposób komunikuję, że dzisiejsi liderzy biznesu powinni się kształcić humanistycznie między innymi z tego powodu, żeby rozumieć otaczający świat. Po to, żeby móc się włączyć w rozwiązywanie tych problemów, trzeba go zrozumieć. Znaczy, w takim sensie proste umiejętności zarządzania tylko już dzisiaj jakby nie wystarczą. Potrzebujemy takiego bardzo holistycznego spojrzenia na rzeczywistość. Czytałem też taki artykuł ostatnio, że namawiający firmy, żeby jak mamy w firmach oficera do compliance, tak, czy oficera etycznego, to chyba ze Stanfordu ten artykuł gdzieś tam się był opublikował pierwszy raz, że potrzebujemy dzisiaj w firmie oficera filozofii. I to takie trochę pokazuje tak naprawdę. I te głosy są coraz częstsze. To nie jest tylko już takie frikowe podejście, tylko rzeczywiście jest tak, że liderzy bardzo poważnych, dużych przedsiębiorstw zaczynają mówić o tym, że rolą biznesu to jest włączenie się w to, żeby ten świat następnych pokoleń w ogóle, żeby to w ogóle był tym światem dla następnych pokoleń. Tak? Zacznijmy chociażby od ochrony środowiska, tak, i ta degradacja jest oczywista tak naprawdę i ona w dużej mierze jest konsekwencją działań biznesu. To jest jakby takie bardzo symptomatyczne, jest taką, podzielę się taką obserwacją. Byłem kilka tygodni temu na takim spotkaniu w jednym z think tanków, który podsumował Davos. I oczywiście to rozwarstwienie społeczne tam było podniesione i w tym momencie wśród tam opowiadających o Davos uczestników był, nie zdradzę nazwiska, ale to jest bardzo znany człowiek, jeden z takich liderów biznesu w Polsce. Taki rzeczywiście taki mainstreamowy prezes dużej organizacji. I cóż mówi na pytanie w ogóle, żeby skomentować kwestię tego rozwarstwienia, tego problemu podnoszonego w Davos, pan prezes mówi tak, że to nie jest problem biznesu. No, to jest problem polityków. Bo rolą biznesu to jest działanie zgodnie z prawem i zarabianie pieniędzy, a rozwiązywanie problemów
to jest rolą polityków. W związku z tym ja wytrzymałem jakiś kwadrans, znaczy tak biłem się z myślami sam ze sobą, wytrzymałem kwadrans, po czym stałem, tam na sali było około 200 osób i powiedziałem, że się absolutnie z panem nie zgadzam, że to, co pan powiedział, jest po prostu jest bardzo smutne. Znaczy, bo jeżeli lider biznesu w Polsce, który powinien być wzorcem dla innych, szczególnie dla młodych przedsiębiorców i młodych liderów, w ten sposób podchodzi do świata, że uważa, że te problemy, które się dzieją, one się w ogóle wzięły bez biznesu, to jest po prostu bardzo, bardzo smutne. Oczywiście większość problemów świata i związane z degradacją środowiska i z polaryzacją jest konsekwencją sposobu działania przedsiębiorców. Przedsiębiorców czy ludźmi? Ludzi. Porozmawiajmy o ludziach, a szczególnie o menedżerach, dlatego że no, ten świat czy biznes składa się z konkretnych ludzi. Decyzje biznesu to są wybory poszczególnych ludzi. Jeśli menedżerowie czy kształceni przez studia MBA czy filozoficzne będą odpowiedzialni, to ten świat będzie lepszy. Jak radzicie sobie z odpowiedzialnością choćby menedżerów w spółdzielni AGN? Bo to jest twór no, niekapitalistyczny, tak? Nie powiedziałbym wprost kapitalistyczny. Macie nastawienie na wielkie cele społeczne. Ten aspekt jest u was widoczny. Więc jak to robicie, żeby w swoim gronie mieć ludzi, którzy są właśnie odpowiedzialni, także za to dobro wspólne, dlatego że jestem pewien, że samego faktu bycia na, że tak powiem, arenie finansowej macie wiele pokus, które no, nie należy brać. Przede wszystkim chciałem skomentować, jeszcze wracając trochę do tego, co powiedziałeś wcześniej a propos tej naszej branży finansowej, jakiej ona jest, żebyśmy też nie mieli takiego obrazu, że to jest jakby takie rzeczywiście gniazdo żmij, ta nasza branża finansowa. I jest tak, że ona się też w ogóle zmienia i całe szczęście zmienia się na lepsze. I też jest tak, że jest wiele organizacji w branży finansowej, które prawidłowo rozumieją swoją rolę społeczną i po co są i mają bardzo fajnych liderów, którzy są wrażliwi społecznie i rozwijają przedsiębiorstwa w bardzo fajny sposób. W związku z tym to jest, raczej myślimy takimi kategoriami, że to zło to jest mniejszość, ale my byśmy chcieli taki świat, kiedy branża finansowa jest w 100% jest świetna. Czyli jakby to jest dla nas w ogóle bardzo ważne, w takim sensie, że w ogóle nawet jeżeli to jest jakaś mniejszość, to my jej nie chcemy. Znaczy chcemy, żeby wszyscy byli w tej branży porządnie. Natomiast myśmy założyli specyficzną organizację. Znaczy spółdzielnia w momencie jakby powstania, ona narzuca już pewne rozwiązania albo wchodzimy na pełną drogę już taką, która jest bardzo specyficzna, dlatego że myśmy, ja i dwoje moich współpracowników, z którymi założyliśmy spółdzielnię w 2010 roku, to była nasza świadoma decyzja. Znaczy to nie był taki przypadek, że po prostu akurat wpadł nam status spółdzielni w garść, to załóżmy spółdzielnię. To jeszcze w tamtym czasie to mógł wam wpaść w garść status spółdzielni mieszkaniowej. No, to było bardzo niepopularne, nikt wtedy jeszcze nie mówił o samoorganizujących się organizacjach, turkusowych, ekonomii współpracy, tak jest, partycypacji i tak dalej. Więc tak, rzeczywiście spółdzielczość, ona do dzisiaj ma bardzo złe konotacje. To nie jest coś, co ludziom się dobrze kojarzy, między innymi właśnie przez spółdzielnie mieszkaniowe. Taką bardzo oldschoolowość mają w sobie, ale rzeczywiście wtedy myśmy już najpierw sobie postanowiliśmy, co byśmy chcieli zrobić, w takim sensie, jak chcielibyśmy budować tę organizację. I między innymi chcieliśmy, żeby ludzie, którzy zaprosili do współpracy, nasi współpracownicy, mieli poczucie, że to jest ich. Że to jest współwłasne, że współstanowią, że mają wpływ na tę organizację, że są autentyczną częścią tej społeczności. W taki sposób bezwarunkowy, czyli nie na zasadzie, że zrobimy firmę i stworzymy jakiś program opcji menedżerskiej, na zasadzie, jeżeli coś się wydarzy, to będziesz współwłaścicielem. Nie, nam chodziło o to, żeby znaleźć taki model, żeby od samego początku nasi współpracownicy mieli poczucie, że są częścią tej społeczności i nic bez nich się nie wydarzy. W takim sensie istotnego. I w stanie prawnym w 2010 roku jedynym sensownym rozwiązaniem, które mogłoby nam pomóc spełnić te nasze założenia, to właśnie była spółdzielnia. Myśmy się trochę przestraszyli w ogóle własnego pomysłu, bo wpakowanie się w spółdzielczość, która jest trudna w ogóle w prowadzeniu. To jest bardzo archaiczne prawo, które przez lata nie było zmieniane, w związku z tym to nie jest takie wcale proste. Ale czas pokazał, że
Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że tacy jesteśmy wizjonerzy. Pewnie nie, po prostu akurat byliśmy dobrymi obserwatorami i zobaczyliśmy, jakie są potrzeby i akurat strzeliliśmy się w te potrzeby. I rzeczywiście jest tak, że nagle się taki zaczął run na świecie związany z ekonomią współdzielenia, ekonomią współpracy. Pojawiły się te właśnie pojęcia turkusowych organizacji, samorząd zarządzających się zespołów samostanowiących. I trochę tak zupełnie nie sądzę, staliśmy się pewną forpocztą zmiany, co niektórzy nawet nazywają, że jesteśmy retroinnowacją, nie? Ale ten projekt zadziałał w takim sensie, że mamy dzisiaj 250 członków, 700 ekspertów, jesteśmy jedną z największych firm w dystrybucji kredytów hipotecznych w tej chwili w Polsce. I taką bym powiedział w pewnym momencie tak trochę wzorcowo, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy benchmarkiem dla niektórych organizacji. Na pewno jeżeli chodzi o kwestie etyczne i zarządzania odpowiedzialnością oczywiście, wypracowaliśmy mnóstwo praktyk, które mogą służyć innym. No właśnie, to porozmawiajmy o tych praktykach, bo jak mówimy o odpowiedzialności za dobro wspólne, a jednocześnie, tak powiedziałeś, ANG, spółdzielnia, jest jednym z większych dystrybutorów kredytów hipotecznych. No to brutalnie zapytam, z pewnością są takie kredyty, takie produkty, które są nieetyczne na rynku. Jak sobie radzicie ze sprzedażą tego typu produktów? Nieetyczne mam na myśli, no właśnie, są to jakieś produkty, które są powiązane, które są trudne dla klientów, które de facto są jakąś tam pułapką dla klienta. Jesteście spółdzielnią, ale rozumiem, macie wciąż cel biznesowy, prawda, związany z wypracowaniem zysku, profitu i realizacją celów biznesowych. Więc jak sobie z tym radzicie? No jesteśmy bardzo, chciałem powiedzieć, że twardzi w ogóle, ale jesteśmy chyba jedyną firmą brokerską, dystrybucyjną, która wypowiedziała umowę dużej instytucji finansowej z tego powodu, że uznaliśmy, że mamy absolutny rozjazd wartości, w takim sensie, że system wartości naszej tej organizacji, mimo że to była bardzo ważna na rynku organizacja, jeżeli chodzi o produkt, znaczy bez tego produktu ciężko się funkcjonowało, uznaliśmy, że jeżeli chcemy zachować zgodność z wartościami, o których mówimy ludziom i dzięki którym ludzie do nas przychodzą i co są lepiszczem naszej organizacji, to jest właśnie ta odpowiedzialność, ta służba wobec ludzi, to kluczowe dla nas, ta etyka, to nie możemy, czyli mamy zgrzyt, mamy niezgodność, mamy taką pewną hipokryzję w związku z tym, więc wypowiedzieliśmy tę umowę i straciliśmy na tym mnóstwo pieniędzy. Ale to nam, to nam pomogło, że nigdy nie mieliśmy później już problemów tego typu wyborów tak naprawdę, że bardzo szybko podejmujemy decyzje, jeżeli chodzi o to, jakie produkty są u nas, a nie ma, a dużej części produktów u nas po prostu nie ma. Więc jak odpowiadając na twoje pytanie, jak sobie radzimy, to nie mamy produktów, które naszym zdaniem są mis-sellingowe. Mówię mis-sellingowe, mis-selling to jest właśnie nieodpowiedzialna sprzedaż. Czyli to, co mówiłem wcześniej, jeżeli się złamie którą z tych czterech reguł odpowiedzialnej sprzedaży, wtedy mamy właśnie mis-selling. Więc my całej masy produktów nie mamy. I to jest między innymi sposób na to też, żeby... A te produkty, które mamy, no bardzo się staramy, żeby je sprzedawać w sposób odpowiedzialny. Szczęśliwie dla nas jest też tak, że naszym głównym biznesem jest biznes związany z kredytami hipotecznymi. One od momentu, w którym praktycznie waluty są niedostępne, tak naprawdę jest bardzo mało mis-sellingowe, czy te ryzyka mis-sellingowe przy kredycie hipotecznym są małe. Ryzyka mis-sellingowe są przy produktach typu pożyczki gotówkowe, przy ubezpieczeniach. No myślę, że największe pewnie przy produktach inwestycyjnych, oszczędnościowo-inwestycyjnych. No, za chwilę pewnie dużą skalę ryzyk będziemy mogli zobaczyć w produktach typu kryptowaluty i tego typu, co nam to nowe, co przynosi nam nowa technologia. Tak jest, ja jestem absolwentem telekomunikacji, więc technologia jest mi bliska i myślę, że to jest naprawdę spora puszka Pandory, która już została otwarta. I ten rynek taki bańki spekulacyjnej na kryptowalutach za chwilę pewnie będzie trawił nasze społeczeństwo. Wróćmy do tej decyzji, którą podjęliście, żeby pewnych produktów nie brać. Spodziewam się, że to były niełatwe decyzje, bo z nimi wiązała się utrata sporej części zysku, być może nawet łatwiejszego niż sprzedaż innych produktów. Powiedziałeś, że podjęliśmy taką decyzję. Powiedziałeś w formie mnogiej. Jak rozumiem,
te decyzje takie strategiczne u was są nie wynikiem twojej na przykład decyzji jako prezesa zarządu, tylko to jest jakby wyraz ogólnego myślenia kadry menedżerskiej, ludzi, którzy pracują u was, można powiedzieć, w całej organizacji, tak? No my jesteśmy organizacją taką bardzo mocno nastawioną na dialog. W takim sensie, że to włączanie ludzi, naszych współpracowników w dyskusję o tym, co jest dla nas ważne, jest traktowane bardzo, bardzo poważnie przez nas. Więc jest tak, że oczywiście system wartości organizacji, on powstaje decyzją założycieli organizacji, ale później jest korygowany już przez społeczność. I tak jest też w naszym przypadku, że nasz system wartości, nasze normy etyczne, one są kształtowane przez ludzi. Kodeks etyczny jest uchwalany na walnym zgromadzeniu członków raz w roku, wszelkie jego zmiany. Walne zgromadzenie spółdzielni jest takim spotkaniem, gdzie przyjeżdżają większość pracowników i podejmujemy kluczowe decyzje związane z przyszłością firmy. W związku z tym jakby ta tożsamość firmy jest kształtowana przez ludzi. Ona powoduje to, że zarząd powinien działać w granicach tej tożsamości, w takim sensie, czyli tej ukształtowanej konstytucji przez ludzi. To jest jakby pierwsze. Po drugie, nasze decyzje są oceniane przez naszych współpracowników. W związku z tym ta nasza decyzja wówczas, rozstania się z tym bankiem, była konsekwencją tożsamości zdefiniowanej przez całą społeczność. Oczywiście byliśmy w dialogu cały czas z ludźmi i mimo, że to też nie jest tak, że wszyscy się zgodzili z naszą decyzją. To jest właśnie też fajne tego typu organizacje tak naprawdę, że nie są wszyscy zgodni. Więc to były bardzo poważne dyskusje, które nam się nie podobało. Później dyskusja jeszcze była na walnym rocznym zgromadzeniu, ale większość ludzi jakby zgodziła się z tą naszą decyzją, tak, i te konsekwencje ponosiliśmy razem. Ale oczywiście te konsekwencje były. Myśmy nawet policzyli w ogóle, jakie są straty z powodu tej jednej decyzji, rozstania się z jedną organizacją, i policzyliśmy, że straciliśmy na tym 450 tysięcy złotych. Utracone marży, którą nie zrealizowaliśmy w wyniku sprzedaży tego produktu, który był ważny na rynku i nie, trudno zastępowalny innym produktem, ale to była taka decyzja, której jakby nie mieliśmy wyjścia. Też jest tak, że myślę, że gdybyśmy sprzedawali to, co jest na rynku, oczywiście mówimy cały czas o legalnych produktach, bo to nie jest tak, że jest jakaś wizja w ogóle nielegalnych produktów finansowych, które są. Tylko mówimy o prawidłowych, zgodnych z prawem produktach finansowych, które są, nie służą ludziom, bo to na tym polega ten problem. To bylibyśmy dwa razy większą organizacją. To jest taka skala różnicy w ogóle. To jest pewien, wejście na taką drogę, jaką myśmy weszli, to jest pewne samoograniczenie biznesu. To jest często się mówi w kategoriach odpowiedzialności społecznej biznesu, tego zjawiska CSR-owego. Tak? Ja bardzo unikam słowa CSR. No, my jesteśmy bardzo CSR-ową organizacją, natomiast mamy w naszym słowniku całą masę innych określeń, które zastępuje nam CSR, który niestety trochę zaczyna się źle kojarzyć właśnie często, dlatego że jest wykorzystywany do mistyfikowania rzeczywistości. W związku z tym jakby w tym całym jakby zjawisku CSR-owym myśmy tą swoją uwagę skupili przede wszystkim na tym, żeby prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny na tym podstawowym poziomie. Ja myślę, że w narodzie, mówiąc tak kolokwialnie, z tą odpowiedzialnością nie jest tak źle i z braniem właśnie odpowiedzialności za dobro wspólne. Wiem to z autopsji, bo zauważyłem taki ciekawy trend we współpracy z młodymi menadżerami, z którymi w społeczności mamy ich bardzo, bardzo wielu. Bardzo często proszę ich o to, żeby stworzyli na kartce przepis na idealnego szefa, menedżera, team lidera. Nieważne jak to nazwać. I moje doświadczenie jest takie, że większość tych kartek, których widziałem już dziesiątki, wygląda tak samo i nie ma za wiele wspólnego z kompetencjami menedżerskimi. To jest intrygujące, bo na tych kartkach, co potem im uświadamiam, jest przepis na dojrzałego, spójnego człowieka. Bardzo często pojawiają się tam właśnie odpowiedzialność, prawdomówność, etyka, komunikacja.
cechy, które właśnie składają się na dojrzałego człowieka. Jeżeli tam ten tytuł, który jest idealny szef, zmieni na idealny neurochirurg, idealny kierowca tramwaju i tak dalej, to wszystko się zgadza. Tak więc jakby w ludziach jest szczególnie, no, patrzymy na młode pokolenie, bo z nim mamy dużo do czynienia, jest potężne pragnienie, żeby pracować z osobą po drugiej stronie, która jest właśnie odpowiedzialna, dojrzała, wewnętrznie spójna, etyczna i tak dalej. Pytanie teraz, gdzie młodzi menedżerowie, nie tylko młodzi, w ogóle menedżerowie, mają szukać takiej edukacji czy takiego rozwoju? Bo mówiłeś o tym, żeby zamiast studiów MBA, na studiach MBA, przynajmniej na tych, na których ja byłem, tego ich nie nauczą. Być może powinni iść na kurs filozofii. Jesteś człowiekiem, który funkcjonuje w wielu środowiskach, które są blisko idei, kontrolują, obserwują te wzorce, które dzieją się w świecie biznesu. Gdzie według ciebie taki człowiek może szukać takiej właśnie edukacji czy wzorców do budowania po swojej stronie takiej odpowiedzialności? Ona też mu nie przyjdzie sama z siebie, nie przyjdzie po przeczytaniu książki Odpowiedzialność dla opornych albo po zażyciu tabletki. Jak w praktyce szukać takich cech u siebie i je szlifować? Na pewno budujące jest to, że rzeczywiście, że nawet takich badań, które widzę dotyczące młodego pokolenia, czyli tych, którzy dzisiaj wchodzą w rynek pracy albo już na nim są, albo dzisiaj budują te swoje menedżerskie, liderskie kariery, jest tak, że ta wrażliwość na sprawy wspólne, na to, żeby organizacja, w których pracują, zachowywała się odpowiedzialnie, albo żebyśmy byli odpowiedzialnymi obywatelami jako konsumenci, to się pojawia. To jest bardzo budujące, w związku z tym jest taka nadzieja rzeczywiście, że może te młode pokolenia będą dużo bardziej odpowiedzialne i takie uwrażliwione na dobro wspólne jak my. Martwi mnie to, że na poziomie deklaracji tak, natomiast bardzo często widzę, że na poziomie decydowania już zapominamy o tym. W związku z tym to trochę jest tak, jak konsumenci zrobiliśmy, też z Dominiką Mezą robiliśmy te badania w ubiegłym roku a propos postaw konsumentów i z jednej strony konsumenci chcieliby, żeby firmy, których przedmioty kupują, ubrania na przykład, zachowywały się odpowiedzialnie, natomiast tak co o czego dochodzi, to tego nie robią. Czyli tam między innymi badaliśmy taką kwestię związaną z oceną przez konsumentów w historii w Bangladeszu. Nie wiem, pewnie pamiętasz wielką tragedię i się zawaliła fabryka, kilkaset kobiet, bo tam głównie pracowały kobiety, się spaliły żywcem między innymi z tego powodu, że wyjścia ewakuacyjne były zaspawane po to, żeby nie wychodziły na przerwę za często. I tam znaleziono metki wielu przedsiębiorstw odzieżowych, również polskiej. No i to taki w ogóle był przykład tego, jak się nieodpowiedzialnie zachowywać, patrząc na firmę, na postawę tej firmy właśnie polskiej, jak się zachowywała się po tym wydarzeniu. W ogóle to było tragiczne. Ale to jest tak, że jak zapytaliśmy respondentów o ocenę tego wydarzenia, to mimo, że wcześniej oczywiście tak, oczekujemy odpowiedzialności od firm społecznej, to zaczyna się taki relatywizm, nie? Że to może nie nasza sprawa, te metki, ale dlaczego mamy się tym interesować, że firmy, które kupujemy ciuchy, to się zachowuje odpowiedzialnie, a inne firmy też tak robią. W takim sensie, jak dochodzi co do czego, do tego zmierzam, to i tak kupimy tę koszulkę. Znaczy, będziemy deklarować, że chcemy, żeby firmy, które szyją koszulki, były odpowiedzialne społecznie i troszczyły się również o los szwaczy i szwaczek w Bangladeszu, ale finalnie pójdziemy do tego sklepu w Galerii Mokotów i kupimy ten ciuch. Podobnie też jest z moją branżą tak naprawdę, mimo że są organizacje na rynku, których opinia jest jednoznaczna, czy zła opinia jest jednoznaczna. Można zajrzeć sobie do internetu i sobie wygooglać, tak, jak fatalne praktyki są w tej organizacji. Przy czym te osoby, mając tę świadomość, w momencie, kiedy ta organizacja zaproponuje lokatę absolutnie powyżej rynku, to te osoby pójdą i tę lokatę założą. W takim sensie, że nie jesteśmy jako społeczeństwo na takim etapie jeszcze, że potrafimy swoimi wyborami głosować. I teraz, jeżeli szukamy zmiany w biznesie,
szczególnie w mojej branży, co może być przyczyną tej zmiany, to pierwszą myślą to są wrażliwi, odpowiedzialni liderzy. Znaczy, to jest wielka szansa w ogóle, że będą się pojawiać starsi liderzy, młodsi liderzy, którzy gdzieś tam na tej drodze poszukiwania tego, co jest ważne w biznesie, to zaraz wrócimy do twojego pytania, czyli ważne w życiu, czy takiego bardzo filozoficznego podejścia do biznesu, dochodzą do wniosku, że no to jest właśnie ta służba ludziom, ta troskliwość o środowisko, ta wrażliwość o łańcuch dostaw, czyli nagle pojawia się cały ten obszar związany z odpowiedzialnością i ci ludzie będą chcieli zmieniać tę organizację. No i pewnie znasz takie osoby, ja znam takie osoby, które w ten sposób podchodzą i zaczynają mówić zaraz, to nie tylko chodzi o zarabianie pieniędzy, to coś więcej. Jeżeli szukamy tej satysfakcji, tego szczęścia w życiu, to nie w biznesie, który koncentruje się tylko na tym ostatnim wierszu w rachunku wyników, tylko zastanawia się, co po drodze. Znaczy, jakby nie chodzi o to, co my zrobimy z zarobionymi pieniędzmi. Czyli na przykład przeznaczmy część pieniędzy na działalność dobroczynną. Ważne jest to, jak doprowadzamy do tego zysku. I to jest to nasze wyzwanie. Nie chodzi o to, żebyśmy... Bo inaczej będziemy mieć sytuację, że jakby za jednym rogiem okradniemy staruszkę, na przykład zabierzemy jej pieniądze, wyjdziemy za drugi róg i przekażemy bezdomnemu i tam się nagramy w telewizji i powiemy, właśnie prowadzimy działalność dobroczynną. Tak? I trochę tak jest właśnie z biznesem. Nie chodzi o to, co... Chodzi jak go zarabiamy. I ci liderzy zaczynają takimi kategoriami myśleć, tak? I wtedy nagle pojawiają się problemy, które można porozwiązywać, tak? I wtedy mówimy o wrażliwym biznesie. Drugą przyczyną to jest regulator. Czyli jesteśmy prawnie zmieniani. To jest niestety bardzo skuteczne. Szczególnie w branży finansowej regulatorzy są niezmiernie efektywni. Tylko, że to jest zwykle spóźnione, przeregulowane i nie do końca efektywne. Trzecią zmianą, którą ja osobiście pokładam wielkie nadzieje od lat, to są zmiany postaw konsumenckich. Czyli to, co zauważyłeś, czyli jako konsumenci będziemy podejmować decyzje, które będą zmieniały organizację. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy taki scenariusz, że jako konsument widzę firmę, która nie szanuje swoich pracowników, tak? Albo to, co, chociażby ten Bangladesz, czy nie wiem, szef tej firmy jest rasistą, tak, i nie szanuje ludzi. I ja mówię, nie kupię. Nie kupię tego ciucha. Tak? Ja tak zrobiłem zresztą w ogóle po tej tragedii w Bangladeszu. Firma, która, żeby już nie mówić jej nazwy, ale to jest jakby każdy sobie dość łatwo ją znajdzie. Od tego momentu ja osobiście w tym sklepie nigdy już nie byłem. Nigdy nie kupiłem. Znaczy, oczywiście to jest tak, że ta firma, moja nieobecność w tej firmie nie przysporzy tam kłopotów, ale bardzo symboliczne, bo się tak naprawdę, że o to właśnie chodzi. Tak trochę pracuję nad sobą w ten sposób i nigdy tam już nic nie kupiłem. I te konsumenckie ruchy to jest wielka nadzieja w ogóle biznesu. Natomiast to jest tak, że jakby najszybsza zmiana to są zmiany w liderach. Zresztą pewnie co chwilę gdzieś tam media pokazują kogoś, gdzieś na świecie, jakiegoś nawróconego prezesa do dużego banku, czy dużego przedsiębiorstwa, który mówi zaraz, w związku z tym to chyba coś tu jest nie halo z tą taką agresywną ekonomią i tym biznesem i dochodzi do wniosku, że jednak przypływ to nie podnosi wszystkich łodzi i to może nie do końca działać, coś czasem zrobić. No i nagle tam pojawiają się jakieś takie wrażliwe podejście do biznesu. No, przykład idzie z góry, prawda? To jest raz, a dwa, swoimi decyzjami takimi pojedynczymi możemy dużo zmienić. To mnie o tyle intryguje, że wciąż ludzie często nie głosują właśnie choćby swoim portfelem, czy nie biorą aspektu dobra wspólnoty przy podejmowaniu decyzji także biznesowych. Dziwi mnie to o tyle, że od kilku lat co najmniej jest wielka narracja, która czasem mnie już irytuje, narracja przywództwa. Każdy ma dzisiaj zostać przywódcą, już nie menedżerem. Menedżer jest pejoratywnym określeniem. Każdy ma być przywódcą dla siebie, dla kota, dla swoich znajomych. Jest pełno właśnie szkoleń, książek typu jak zostać przywódcą w jeden dzień, przywództwo dla opornych i tak dalej. Powiedziałeś kilka razy, użyłeś słowa lider. To jest jednak coś innego, prawda? No bo gdybyśmy mieli samych przywódców, nie mielibyśmy większości problemów, o których rozmawiamy, o ile to jest w ogóle możliwe, żeby społeczność składała się z samych przywódców. Intryguje mnie to, no bo jak zobaczyłem na
angielskie wydanie, angielski serwis Amazona na książki biznesowe, papierowe, to książek na temat samego przywództwa aktualnie jest ponad 36 tysięcy różnych pozycji. W każdym miesiącu wchodzi na rynek tak wiele nowych pozycji, że biorąc pod uwagę średnią liczbę książek, które Polak czyta w ciągu całego swojego życia, to ich nie zdąży przeczytać. Więc z jednej strony mamy świat, który używa wielkich słów przywództwo, a z drugiej strony mamy Bangladesz, o którym wspomniałeś. Ja strasznie siebie pilnuję w ogóle w takim myśleniu rozróżnienia liderstwa i przywództwa. W tym sensie, znaczy jest też rzeczywiście, tu się z tobą zgadzam, że dzisiaj słowo przywództwo, liderstwo czy przywódca, lider jest jakby w jednym worku. To znaczy w takim sensie, że tak są rozmyte pojęcia i konsekwencje tych słów. Rzeczywiście, że ktoś, kto tam zarządza małym zespołem, tak, i on jest przywódcą. Oczywiście można być liderem małego zespołu i być przywódcą. Znaczy ja staram się rozumieć to w ten sposób, że o przywództwie mówimy wtedy, kiedy bierzemy odpowiedzialność za coś, co wykracza poza to, co jakby jest wpisane w nasze obowiązki. Każdy z nas ma pewną rolę do spełnienia i w związku z tą rolą jest pewien zakres, standard czynności. Czyli jako szef do organizacji dużej, mniejszej, jako szef partii, w związku z tym mamy pewną robotę do wykonania, tak? Wymaga to pewnych kompetencji liderskich, które trzeba kształcić. Oczywiście warto chodzić do takich szkół, czy też książki związane z tymi kompetencjami związanymi. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy brać odpowiedzialność za coś, co wykracza poza czubek naszego nosa, czyli zaczynamy mówić kategoriami trochę jak mister czy miss uniwersum, że zależy mi na tym, żeby był pokój na świecie, i zaczynam angażować swoje talenty, zasoby swoich organizacji po to, żeby świat stał się lepszy, zaczynamy wtedy rzeczywiście i wtedy znajdujemy taką rolę w sobie tego kogoś, tak, dla którego to, co jest poza naszą organizacją, poza naszą społecznością, poza moim życiem jest ważne. Tak? Czyli zaczynam się martwić o to, co zrobić, żeby rozwarstwienie społeczne na świecie malało. Zaczynam wtedy mówić o przywództwie. Znaczy, mi zależy ogromnie na tym, żeby to słowo przywództwo było zarezerwowane dla jakby szczególnego zaangażowania w sprawy wspólne. To jest czasem taki rozróżniany językowo w angielskim między leadership a stewardship. Ta służba, która jest, i myślę, że jeżeli mówimy o służbie, tak, czyli tak zaczynam patrzeć na swoją rolę jako pewną służbę wobec społeczności, wobec środowiska, wtedy zaczynam mówić o przywództwie. To musi być duże, duże coś. Znaczy, jeżeli mamy mówić o przywództwie, to są duże oczekiwania, to jest coś wielkiego. W takim sensie mi bardzo ogromnie zależy na tym, żeby nie pauperyzować słowo przywództwo i tak naprawdę używać tego do wszelkiego pojęcia liderowania, zarządzania. A tak to dzisiaj niestety wygląda. W związku z tym łącznie z tytułami książek, studiów. W związku z tym to przywództwo to musi być coś. Znaczy, to jest taka pewnie też kulminacja naszego dojrzewania w ogóle, dojrzewania zawodowego, dojrzewania ludzkiego. I w pewnym momencie nagle mówimy, że okej, znaczy w takim sensie, że już osiągnąłem jakiś sukces zawodowy, może finansowy, przyszła rola, żeby zacząć się realizować w tej roli przywódczej. To powinno być takie coś, powinno stać na pomniku w ogóle. Tak? Słowo na pomniku to jest przywództwo. Dobrze, czyli z dzisiejszej rozmowy wyeksponujmy dwa kluczowe słowa dla menedżerów. Odpowiedzialność i służba, czyli takie dwie cechy, postawy, nad którymi warto pracować każdego dnia, bo one z jednej strony mogą prowadzić do większej odpowiedzialności właśnie za dobro wspólne, a jeżeli dołożymy do tego służbę, to mamy tą linię taką demarkacyjną, oddzielającą właśnie po prostu bycie liderem jakiegoś zespołu małego, dużego, a przywództwem, które jest już po drugiej stronie. Artur, na koniec chciałbym ci zadać takie pytanie, które wymaga trochę wyobraźni, mianowicie wyobraź sobie, że to ziemskie życie dobiega końca. Wcześniej czy później tak się stanie, bez względu na to, czy to jest ten 1% najbogatszych ludzi, które, jak powiedziałeś, będą żyli 110 lat, czy,
czy tylko 70. Wyobraź sobie, że się zbliżasz do bram raju, tam czeka na ciebie już święty Piotr, podajesz imię, nazwisko, PESEL, on tam sprawdza w swoich systemach coś. I kluczowe pytanie jest, co chciałbyś od niego usłyszeć w pierwszym zdaniu? Robię sobie czasem takie ćwiczenie. I w ogóle bardzo je polecam, bo ono mi osobiście pomaga. Czyli ja czasem sobie wyobrażam, że jestem w takim momencie życia, kiedy zbliża się koniec w takim sensie. No, bardzo bym chciał, żeby to było jak najpóźniej i bardzo bym chciał być w dobrej kondycji, szczególnie intelektualnej przed tym końcem, ale wyobraźmy sobie scenariusz, że mamy tam 90 lat i za chwilę będzie i czas na podsumowanie, czyli patrzymy w tył. I próbujemy, zadajemy sobie pytanie, czy przeżyliśmy dobre życie? Czy jakby jesteśmy spełnieni i szczęśliwi? Czy to, co jest za nami, to jest coś, co sprawia nam... Co byśmy chcieli tam zobaczyć? I możemy zobaczyć różne rzeczy. No, możemy zobaczyć samochody, jakie fajne mieliśmy, mamy dom, pojeździliśmy po świecie, otoczyliśmy się przedmiotami, osiągnęliśmy jakiś sukces zawodowy, tą przysłowiową karierę, zostaliśmy prezesem. Tak? Czy te elementy to rzeczywiście spowodują to, że będziemy czuli się spełnieni? Jak tak sobie kładę te różne elementy tam w głowie, co bym chciał zobaczyć, to ja osobiście doszedłem do wniosku, że te wszystkie elementy, które są związane z takim klasycznym rozumieniem sukcesu w życiu, przedmiotów, kariery zawodowej, ono nie da mi tego poczucia, że przeżyłem dobre życie. Zaczynam czuć szybsze bicie serca, kiedy myślę o tym, że chciałbym zobaczyć w swojej przyszłości, że zrobiłem coś sensownego dla innych, dla ludzi, dla otoczenia, czyli nie dla siebie, a dla innych. I też niekoniecznie myślę o rodzinie tak naprawdę, co jest jakby w takim oczywistym zakresie naszej odpowiedzialności, tak? Tylko tak naprawdę, co zrobiłem dla dobra wspólnego? I te elementy, jak zaczynają się pojawiać w głowie, gdzieś tam się przesuwać, to powoduje, wow, to miałem dobre życie. Więc pewnie gdybym ten moment nastąpił i ten Piotr Święty tam miałby coś do mnie powiedzieć, to chyba chciałbym, żeby powiedział, że przeżyłeś dobrze swoje życie. To jest tak, że nie chciałbym odchodząc zobaczyć jakby za plecami, że tak naprawdę nie udało mi się tego zrobić, co jest dla mnie ważne w takim sensie, bo to jest taki moment, ja miałem tam dużą wyobraźnię w związku z tym, więc to jest taki moment, kiedy wiesz, że już nic nie jesteś w stanie nadrobić. Tak. No, tak, już nie, ten moment nie, zdecydowanie już nie daje takiej możliwości, tak? Wszystko jest zamknięte. To już coś się kończy, tak? Także, bo pamiętam, do dzisiaj taką, byłem z moim synem przed kilkoma laty w podróży koleją transsyberyjską z Pekinu do Moskwy i zatrzymaliśmy się w Irkucku i w Irkucku poszliśmy oglądać takie stare, jeszcze z początku tamtego wieku drewniane domy, czy w ogóle Irkut jest znany z pięknej drewnianej zabudowy, która niestety ginie, bo ona się zapada. I tam odszukaliśmy takie domy i był taki piękny dom, z którego wyszła staruszka Rosjanka i podeszła do nas i nie wiem dlaczego, ale powiedziała wtedy do mnie, że tam, pamiętaj, młodzieńcze, tak powiedziała do mnie, tak, bo całkiem niedawno tu, że masz tylko jedno życie i nikt ci drugiego nie da. I poszła. Tak po prostu. I to trochę tak właśnie jest, nie? Że warto sobie taką pracę wykonywać tak naprawdę, żeby się nie zaskoczyć później. W związku z tym myślę, że jakby święty Piotr mi powiedział, że miałeś dobre życie właśnie w takim moim tego słowa rozumieniu, tak? Nie w kategorii przedmiotów, tego sukcesu zawodowego, kariery takiej przysłowiowej, tak? Tylko tego, co tak naprawdę zostawiamy po sobie, no bo to jest ważne. No w twoim przypadku tak. Jest prawdopodobne, że mógłby się powołać na inicjatywę Nie Nieodpowiedzialni albo choćby na fundację Będę Kim Zechce. Tak, prawda? Ale myślę, że tak, ale natomiast ponieważ ta 50, która mnie czeka za parę dni, dokładnie za tydzień. Akurat w moim przypadku jest tak, że to jest gruba rzecz, znaczy w ogóle 50 lat u faceta, myślę, że u każdego. 40-lecie jest w ogóle takim pierwszym. Czyli w ogóle pierwszy to jest wiek Chrystusowy, czyli 33 to pierwsze takie moje przeżycia.
Później 40, ale to nie było tak bolesne dla mnie, jak teraz ta 50. Czy to jest taki moment, kiedy to już się zagląda w tę przeszłość i to już jest taki moment takich podsumowań. Z drugiej strony to jeszcze jest moment, że wszystko jest możliwe. Dlatego, że zresztą dzisiaj w ogóle to się procesowało tak naprawdę. Dzisiaj 50-letni człowiek to jak pewnie w latach 80. czy na początku 90. 40-letni w związku z tym, tak? I chodzi o możliwości, sprawność, rozumienie świata i taką wewnętrzną młodość, tak? Pewnie jeszcze za mojego życia, pewnie 60-latek to będzie całkiem młody człowiek, który wszystko jest możliwe. Ale to jest taki właśnie moment, kiedy już są jakieś podsumowania, a jeszcze dużo rzeczy można zrobić. Jakby zachęcał każdego do tego, niezależnie od wieku, żeby sobie robić takie spojrzenie wstecz i trochę na bazie tego coś korygować tak naprawdę po to, żeby nie doprowadzić się do sytuacji, w której nagle to nasza refleksja, że nie zrobiliśmy czegoś sensownego, nastąpi w momencie, kiedy już nie będziemy w stanie tego zrobić, bo nie będziemy mieli ani możliwości fizycznej, nie będziemy mieli sprawczości. Znaczy, dzisiaj mamy tę sprawczość i to jest najfajniejsze. Póki co, skoro my rozmawiamy, a inni nas słuchają, to znaczy, że tą sprawczość mamy w swoich rękach i zachęcamy Was do tego, żeby z niej skorzystać. Artur, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i za Twój poświęcony czas. Wybiegając w przyszłość, wszystkich słuchaczy zapraszam serdecznie 23 maja na konferencję Light, gdzie będziecie mogli spotkać się osobiście z Arturem, który podzieli się tam między innymi swoim doświadczeniem z budowania właśnie spółdzielni ANG. Dziękuję za uwagę. To był 8 odcinek podcastu z warsztatu menedżera i dziękuję także Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce za pomoc przy realizacji tego odcinka, bowiem nasza rozmowa odbyła się właśnie w pomieszczeniach tej fundacji w Warszawie. Bardzo dziękuję również. Miło się z Tobą rozmawiało i co, do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam słuchaczy.